Kolejnym zjawiskiem, takim znanym Ci pewnie z życia codziennego, jest to, że jak mamy, powiedzmy, łyżeczkę metalową, taką jak tutaj, i łyżeczkę drewnianą, obydwie znajdowały się w pokoju o tej samej temperaturze, pokojowej, tak? Czyli powiedzmy mają około 20 stopni Celsjusza, obydwie mają tę samą temperaturę, bo przez dłuższy czas przebywały w otoczeniu o tej samej temperaturze, więc dużo czasu minęło, dużo zderzeń cząsteczek powietrza otaczającego z cząsteczkami tworzącymi nasze obiekty, nasze łyżeczki nastąpiło i zderzały się te cząsteczki tak długo, aż te zderzenia przestały zmieniać cokolwiek, przestały zmieniać temperaturę naszych łyżeczek, a nastąpiło to dopiero wtedy, kiedy temperatury się wyrównały, kiedy temperatura łyżeczki osiągnęła temperaturę powietrza, temperaturę otoczenia. Tak, bo wtedy kolejne zderzenia już, nawet przekaz energii między pojedynczymi dwoma cząsteczkami już nie zmieniał energii średniej, więc temperatura pozostaje taka sama. Dobrze, więc mamy te dwie łyżeczki, metalową i drewnianą, obydwie w tej samej temperaturze, powiedzmy 20 stopni Celsjusza ma ta łyżeczka i ta tak samo. A zjawiskiem na pewno Ci znanym jest to, że kiedy dotykasz łyżeczki metalowej, masz wrażenie chłodu, czujesz wyraźnie, że łyżeczka jest chłodniejsza, natomiast gdy dotykasz tej drewnianej, takiego odczucia nie masz. Tak? Już ustaliliśmy sobie, że jeśli łyżeczki przebywały w tym samym otoczeniu, o tej samej temperaturze przez dłuższy czas, to obydwie zdążyły osiągnąć tę samą temperaturę, równą temperaturze otoczenia. Dlaczego to wrażenie, kiedy dotykamy jednej i drugiej łyżeczki, jest tak różne? Jeśli akurat to doświadczenie jest Ci obce, to są bardzo proste, więc możesz je zrobić, nawet teraz. Nie muszą to być koniecznie łyżeczki, mogą to być jakieś dowolne inne obiekty, jeden drewniany, drugi metalowy. Ja właśnie teraz dotknęłam ręką drewnianego krzesła i metalowego mikrofonu, żeby się przekonać na własnej skórze, że to, co mówię tutaj w tym filmie, jest prawdą. Jest, sprawdziłam właśnie teraz. I skąd to się bierze? Otóż bierze się to z różnicy między przewodnictwem cieplnym jednego materiału i drugiego. Otóż okazuje się, że metal, ponieważ ma wyższe przewodnictwo cieplne, to dużo efektywniej z naszego ciała, ponieważ nasza temperatura naszego ciała, naszego palca jest równa, powiedzmy, około 36,6 stopniom Celsjusza, tak, więc jest wyższa niż temperatura zarówno łyżeczki metalowej, jak i drewnianej. Po prostu wskutek lepszego przewodnictwa cieplnego łyżeczka metalowa znacznie efektywniej zabiera cząsteczkom tworzącym tutaj nasze ciało, nasz palec, znacznie efektywniej zabiera od nich energię kinetyczną, stąd to odczucie chłodu. Natomiast w przypadku drewna, którego budowa na poziomie mikroskopowym jest zupełnie inna niż w przypadku metalu, ten przekaz energii jest dużo mniej efektywny, dlatego wydaje nam się, nasze wrażenie dotykowe jest takie, że ta temperatura łyżeczki jest mniej więcej taka sama, jak temperatura naszego ciała. Zobaczmy, jak to się dzieje na poziomie mikroskopowym. Tak, tutaj mamy metal, który jest zbudowany właśnie z rdzeni atomowych, takich otoczonych elektronami walencyjnymi, oraz mamy swobodne elektrony, to możesz sobie przypomnieć z filmiku o przewodnikach i izolatorach, jaka jest budowa metalu, który bardzo efektywnie przewodzi prąd elektryczny, ale również bardzo efektywnie przewodzi ciepło dzięki tym swobodnym elektronom. Tak to wygląda i tutaj są w kontakt z tymi cząsteczkami wchodzą cząsteczki naszego ciała, ponieważ nasze ciało się nie rozpada na kawałki, to nie, te cząsteczki nie latają tak jak w gazie wszędzie naokoło, prawda? Tworzymy jednak jakąś całość i ta energia kinetyczna jest zgromadzona przede wszystkim w wibracjach, w drganiach tych cząsteczek, a to nie oznacza, że ta energia kinetyczna nie może być duża. Może być duża i przekłada się na temperaturę naszego ciała równą zazwyczaj w przypadku zdrowej osoby 36,6 stopniom Celsjusza. Dobrze, i teraz tak jak mówiliśmy już w poprzednim filmiku, wskutek zderzeń, które tutaj wskutek tego, dzięki temu ciasnemu upakowaniu i obecności swobodnych elektronów, te zderzenia są częste, są efektywne. Na styku tu między naszym ciałem i metalem następuje efektywny przekaz energii. Nasze tutaj cząsteczki w pobliżu naszego palca stają się coraz cieplejsze, natomiast tutaj my na naszym palcu odczuwamy chłód. Dobrze? Z kolei w przypadku łyżeczki drewnianej ta budowa jest zupełnie inna. Narysujmy sobie również lubkę, powiększenie. I tak, i tutaj te atomy są pakowane w taki sposób, że są duże takie puste przestrzenie wypełnione powietrzem. Oprócz tego powierzchnia jest nierówna, więc tutaj, kiedy zbliżamy nasz palec tu do powierzchni drewna, ten kontakt z tą powierzchnią jest znacznie gorszy niż w przypadku
powierzchni metalu, która jest gładka, tak? Wobec czego ten przekaz energii kinetycznej wskutek zderzeń właśnie tych wibrujących cząstek jest dużo mniej efektywny. Inną jeszcze dużą rolę odgrywają tutaj te przestrzenie wypełnione powietrzem. Powietrzem takim jak temperatura, w takiej temperaturze jak temperatura otoczenia. A nasza skóra w kontakcie z otoczeniem, nawet takim o temperaturze niższej niż nasza temperatura ciała, nie odczuwa specjalnego chłodu. Dlatego właśnie jest taka wielka różnica w naszych odczuciach dotykowych w kontakcie z metalem i w kontakcie z drewnem. Mam nadzieję, że taki praktyczny, życiowy przykład był dla Ciebie ciekawy. A w następnym filmiku będziemy dalej trochę bardziej ilościowo mówić o przewodnictwie cieplnym. Do usłyszenia.